Cześć, w dzisiejszym materiale będziemy analizować piąty odcinek, zarazem 79, ósmego sezonu LEGO Ninjago Sons of Garmadon o nazwie Deadman's Squall. Zapraszam. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zostaw kciuka w górę oraz nie zapomnij zostawić suba oraz dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowym filmie. Dobra, to zaczynamy. Pierwsza sekwencja odcinka przedstawia walkę pomiędzy Zainem a panem E na pustyni. Pan E nie zdradza swojej tożsamości i pokonuje Zaina. Pozostawia go tam zniszczonego i włożył Zainowi robotycznego pająka, aby mógł poznać miejsce pobytu ninja. W tle słyszymy również motyw muzyczny, który pojawił się przy śmierci Zaina. Ninja poszukują Zaina na Perle Przeznaczenia. Odnaleźli go. Zane znajduje się w śpiączce. Ninja nie mogą się dogadać między sobą, kto będzie zajmować się niemowlakiem. Ostatecznie Harumi bierze malca na ręce i śpiewa mu kołysankę. Niektórzy z was mieli rację, że jest to Harumi. Harumi i Lloyd rozmawiają o swoich rodzicach i widać, że coś tam próbuje się kleić pomiędzy tą dwójką. Jednakże Lloyd widać, że jeszcze nie jest pewien. Cole próbuje rozbawić dziecko, wówczas poznaje mapę. Na zewnątrz odbywa się wielki sztorm. Cole pokazuje mapę, która pomoże im w dotarciu po maskę nienawiści, więc dziecko było kluczem w dotarciu po maskę Oni, chociaż cały czas uważam, że to dziecko jest jeszcze ważne i coś z nim się jeszcze wydarzy. Ninja próbują odszyfrować miejsce pobytu maski i Lloyd mówi, że kiedyś pewien doktor do tego miejsca przybył, jednakże nie powrócił. Lloyd powiedział, że jego matka może coś o tym miejscu opowiedzieć, jednakże jak wiemy, Misako gdzieś się zapodziała. Nia odnajduje pająka. Ninja walczą z Samurajem X na statku. Nia atakuje robotycznego pająka, Zane ją ratuje. Lloyd i Harumi wylądowali po walce z Samurajem X na jakimś bagnie, dżungli, czy co to tam jest. Nia ratuje Perłę oraz Ninja używając swoich mocy. I wszyscy wylądowali w jakimś miejscu. Zane poznaje tożsamość Samuraja X i jest to oczywiście Pixel. Lloyd został ranny i na tym odcinek się zakończył. Ogólnie był to fajny odcinek, ale jak do tej pory najmniej ciekawy. Tą tożsamość Samuraja X powinni sobie darować i wyjaśnić to w retrospekcjach po siódmym sezonie lub też w samym siódmym sezonie, ale no nic, trochę zmarnowali czas na to, ale przynajmniej mamy w 100% pewność, kim jest. Co do dziecka, to mam nadzieję, że się rozwinie i że zobaczymy więcej retrospekcji, bo powoli zaczynam myśleć, że oni faktycznie nie dadzą rady i nie przedstawią tego wszystkiego. Chociaż wiecie, przed nami jeszcze 5 odcinków, więc drugie razy tyle. A już w kolejnym odcinku o nazwie Cichy zobaczymy, jak ninja naprawiają Perłę Przeznaczenia, a Lloyd i Harumi sobie będą podróżować. Skoro odcinek nazywa się tak, a nie inaczej, to być może w końcu poznamy tożsamość tego cichego. A za 2 tygodnie pojawi się odcinek Game of Mask, w którym Lloyd i Harumi szukają świątynię Oni, ninja zostają schwytani jako zakładnicy, a także poznamy prawdziwe intencje Harumi. Być może okaże się, że jest ona szpiegiem dla Cichego, albo że jest siostrą Lloyda. Kto wie? Zobaczymy. Ja wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału, zostawcie kciuka w górę i do kolejnych. Na razie.